mamy marzec, więc trzecie spotkanie w nowym roku. Dzisiaj, szanowni państwo, chciałabym, jak mantrę może, powtórzyć po raz kolejny, abyśmy nie dali się oszukać. Szanowni państwo, w ubiegłym tygodniu kolejna mieszkanka naszego powiatu została oszukana metodą tarniczka. Oszustka zadzwoniła do niej na telefon stacjonarny, oświadczyła, iż podała się za wnuczkę kobiety, powiedziała, że spowodowała wypadek, potrąciła ciężarną kobietę na pasach i aby uniknąć kary więzienia, trzeba zapłacić kaucję. Mieszkanka naszego powiatu oczywiście dała się zmanipulować i przekazała 61 tysięcy złotych. Aby uniknąć takiej sytuacji, szanowni państwo, zapraszam do obejrzenia trzech filmów, które ukazują najczęstsze metody, jakimi posługują się oszuści, aby wyłudzić od nas pieniądze. Zapraszam na filmy. Halo, babciu, wiesz co? Zrobiłam coś strasznego. Dzień dobry pani, ja jestem z energetyki, Tomasz Nowak się nazywam. Stasia, kochana, pożycz mi 5000, mam straszny problem. Proszę wejść. Ma pani może czajnik elektryczny? Tak, oczywiście. To proszę pójść do kuchni. Wszystkie pieniądze i biżuteria wystarczą. Policja, proszę pilnie przyjechać, zostałam ukradziona. Anetka? To ty? Co się dziecko stało? Babciu, wiesz co, zrobiłam coś strasznego. Anetko, proszę uspokój się, spokojnie mów, co się stało? Babciu, potrąciłam na pasach kobietę w ciąży. Policjanci powiedzieli, że jeżeli nie wpłacisz kaucji, to pójdę do więzienia. Boże, coś się stało, nie płacz dziecko, nie pójdziesz do więzienia, coś wymyślimy. Babciu, pomóż! Wiesz, mam trochę oszczędności, to damy radę, pomogę ci. Babciu... Ile ci dziecko trzeba tych pieniędzy? Dużo, babciu. 15 tysięcy. Tak, 15 tysięcy złotych. O matko, no tyle to ja nie mam. Co tu zrobić? No co tu zrobić? Babciu, pomóż! Czekaj, wiesz, może pójdę do sąsiadki, pożyczę. Babciu, ratuj, ratuj i pożycz proszę, bardzo cię proszę. Tylko broń Boże, nie mów nikomu, na co ci te pieniądze. Nie, nie mów, bo to straszny wstyd. Idź i pożycz. I pamiętaj, tylko proszę cię, nigdzie nie dzwoń i czekaj ode mnie na telefon. Halo, Stasia, jesteś? Jestem. Co tam, Kaziu? Stasia. Kochana, pożycz mi 5000, mam straszny problem. Anetka potrąciła ciężarną kobietę na pasach i teraz musi zapłacić 15 tysięcy kaucji, bo jak nie, to zamkną ją w więzieniu. Ja tyle nie mam. Ostatnio pożyczyłam Stefanowi na remont kuchni i nie mam tyle pieniążków. Wiesz, może daj te 10 tysięcy, może starczy te 10 tysięcy. Idę do domu, bo jakiś policjant ma przyjść po te pieniądze i dam mu te 10 tysięcy. Dziwna sprawa. To chyba jakieś oszustwo. Ja muszę zadzwonić na policję. Jaki to numer? A 112. Halo? Policja? Dzień dobry, komisarz Arkadiusz Nowak, ja po kaucję dla Anetki. Proszę, proszę, niech pan wejdzie. Proszę, tylko tam niech zróbcie wszystko, żeby to dziecko nie poszło do więzienia, dobrze? Dobrze, dobrze, niech się pani nie martwi, wszystko będzie dobrze. Dziękuję ślicznie. Do widzenia. Do widzenia. Babciu, wiesz co,
zrobiłam coś strasznego. Spowodowałam wypadek i chyba pójdę do więzienia. Drodzy seniorzy, jeżeli odebraliście taki właśnie telefon, bądźcie pewni, że dzwoni oszust. Natychmiast należy się rozłączyć i zadzwonić do osoby najbliższej, aby zweryfikować, czy to, co powiedział rozmówca, faktycznie polega na prawdzie. Pamiętajcie, że policja nigdy nie prosi o przekazywanie jakichkolwiek pieniędzy za uniknięcie odpowiedzialności za spowodowany wypadek. Drodzy seniorzy, nie podejmujcie pochopnie decyzji o przekazywaniu pieniędzy osobom obcym. Tylko zdrowy rozsądek w takich sytuacjach może Was uchronić przed utratą oszczędności swojego życia. Bądźcie czujni, nie pozwólcie się oszukać. Drodzy seniorzy, nie dajcie się oszukać! Dzień dobry. Proszę Pani, dzwonię z Jaworskiej Policji. Będzie Pani brała udział w tajnej akcji policyjnej. Tak, za 15 minut do Pani mieszkania wejdą włamywacze. Włamywacze? Tak, proszę się nie bać. Ma Pani w domu jakieś pieniądze? No mam. Niedużo, ale mam. A może ma Pani konto bankowe na nim oszczędności? Nie mam. Konta nie mam. Proszę wykonywać moje polecenia. Proszę spakować wszystkie pieniądze, jakie Pani ma do reklamówki i zawiązać ją. Pieniądze będzie Pani musiała wyrzucić przez okno. Pod Pani oknem będzie stał mężczyzna. On da Pani znać ręką, kiedy ma Pani wyrzucić reklamówkę z pieniędzmi. Dobrze. Halo, policja? Policja Jawor, dyżurna z pionu sztabowego Krzysztof Wickiewicz. Słucham. Dzień dobry. Tak? Nie, proszę Panią, nie. Policja nie prowadzi takich działań. Proszę, za chwileczkę do Pani wyślę policjantów. Proszę czekać tam, za chwileczkę do Pani podjadą policjanci. Szanowni Państwo, jak widać, oszuści wykazują się nie lada sprytem. Aby nie dać się oszukać, należy kierować się kilkoma ważnymi zasadami. Jeżeli otrzymamy telefon z nieznanego nam numeru, pamiętajmy, nigdy nie zdradzajmy imion naszych bliskich ani istotnych faktów z ich życia. Jeżeli rozmowa wyda nam się podejrzana, zadzwońmy do naszych bliskich i zweryfikujmy, czy to, co przekazał nam rozmówca, faktycznie polega na prawdzie. Pamiętajmy, że policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy, pozostawienie ich w wyznaczonym miejscu czy przelanie na konto bankowe. Policja również nigdy nie informuje obywateli o tym, że prowadzi tego typu akcje. Drodzy seniorzy, bądźcie czujni, zachowajcie ostrożność, nie dajcie się oszukać. Halo, dzień dobry. Ja dzwonię ze szpitala w Legnicy. Pani córka jest chora na koronawirusa i jest w bardzo ciężkim stanie, leży u nas na oddziale. Bożenka ma koronawirusa? Pani córka Bożena jest u nas na oddziale w bardzo ciężkim stanie. Boże kochany. Potrzebna będzie szczepionka, która może uratować jej życie. Bez tej szczepionki pani córka umrze. Tak się martwię. Co bym mogła zrobić, żeby jej pomóc? A ma Pani konto w banku? Konta nie mam żadnego. Gdzie tam parę groszy oszczędności? Ja przekażę słuchawkę córce. Ona Pani chce coś powiedzieć. Bożenka... Mamusiu, masz przecież złotą biżuterię. Ratuj mnie, mamo. Zapłać proszę za szczepionkę. Niech Pani przygotuje pieniądze i biżuterię. Za chwilę przyjdzie do Pani nasz pracownik. To będzie mężczyzna. Niech on powie, że przyszedł do Pani po pieniądze dla Bożenki.
Kto tam? Proszę wejść. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień ja po pieniążki dla Bożenki. Oj Boże kochany, jak ona się tam czuje, ta Bożenka? Nie ma się co martwić. No, ja się tak martwię. Na pewno te oszczędności wszystkie, które też, pani tu ma i pieniądze wystarczą na uratowanie życia Bożence. Proszę się o nic nie martwić. Ja się tak martwię. Pielęgniarka tak, ze szpitala. Czekać pilnie na telefon ze szpitala, pielęgniarka będzie dzwoniła. Także dobrze, ja dziękuję. Dobrze, dziękuję. Ale ja do widzenia. Tak prosiła Boga, żeby mi ta Bożenka wyzdrowiała. Cześć mamusiu. Jak tam się czujesz? Oj, skarbie, co się stało? Kochany. Ja tak się martwię. No przyjechałam cię odwiedzić, a co się stało? A ja tyle pieniędzy dałam na życie. Ale na co dałaś pieniądze? Moje swoje. Ale komu dałaś te oszczędności? A taki pan był i mówił, że ale jak dałaś? Ale co, to jest już... Wszystko dałam, co ja... Przecież jestem zdrowa, nie mam, kochano. Komu ty to dałaś? Mamuś, ale mogłaś do mnie zadzwonić najpierw, a później pieniądze dawać. Boże, co ja narobiłam, Boże? Tak się nie robi, to jakieś oszuści by trzeba było teraz na policję dzwonić. Drodzy seniorzy, pamiętajcie, że przedstawiciele żadnej ze służb, czy to policji, pogotowia ratunkowego czy straży pożarnej, nigdy nie będą nakłaniali Was do przekazywania jakichkolwiek pieniędzy. Jeżeli odbierzecie podobny telefon, bądźcie czujni, pamiętajcie, że możecie stać się ofiarą oszustwa. Drodzy seniorzy, nie dajcie się oszukać, nie przekazujcie kosztowności pieniędzy osobom postronnym. Bądźcie czujni, bądźcie ostrożni. To była tylko inscenizacja, kochani. Nie dajcie się oszukiwać. Szanowni Państwo, apeluję zatem i po raz kolejny do Was o ostrożność, o rozwagę. Chrońmy nasze mienie. Nie bądźmy ufni, nie bądźmy łatwowierni. Nie dajmy się oszukać. Jeżeli otrzymamy taki telefon, a mamy jakieś wątpliwości, zadzwońmy do tej osoby, której ten telefon dotyczy i zweryfikujmy, czy faktycznie informacja ta polega na prawdzie.